Dobra, dawać mi to. O, kryształki. Dobra, wymienimy. Zamienimy runki. Pyk i pyk. Niech będzie. W taki sposób. Dobra, lecimy dalej. XD. No nie, no, no co, nowy item. Staty na plus. Na razie git. Gorzej jak będą lecieć same kryształy. Ej, ale jestem giga ciekaw, jak będzie wyglądać ten secik w całości już. Ile musi minąć w ogóle, żebyśmy... Oni dodają po 3 itemy, tak? O kurwa, to jeszcze 4 lata. Jak dobrze liczę. Żeby dostać w całości te wszystkie itemy, które dodają po jednej stronie. W sensie po 3 itemki nowej strony. No to trochę poczekamy, ale może być naprawdę ładny. Warto czekać. Appa. Czemu 3 lata? A czekaj, dobra, 12 jest. Ja myślałem, że skąd mi się wziął w ogóle 15? Nie wiem, ja tak chyba też na odcinku powiedziałem, że 15. Dobra, dobra, mój błąd, tak, tak. Tak, i ja liczyłem, że 3 itemy już mamy, a skoro 5 lat to zostało 4, a przecież mamy 12, a nie 15, to mi się pojebało, sorry, sorry. Dobra, tu możemy użyć tego. Już musimy zacząć uciekać. To nas zabije. Dobra, udało się. Okej, epiczek się zawsze przyda. Dobra, lecimy dalej. Wolter, skąd już też pierdolić? Jak możesz. Mamy 10 uników, to jest chujnia. Nie, no i ten nas chyba zabije? A nie, nie zabije, dobra, ej, to pół biedy. Dobra, to jest słabe, to jest słabe. To możemy, bo i tak te przedmioty nam się nie przydadzą. Dobra, muszę iść tu, bo kurde. Zabije mnie to. A mamy tego buffka, że możemy pouciekać. No nie, no proszę was. Naprawdę akurat nam dało taki wybór w tej sytuacji? To ja wiem, no powiedziałem to właśnie Maciek. Pierdole. Moglibyśmy wyjść z tego tak, że dotrwamy do klucznika i klucznikiem się wyleczymy i byśmy lecieli dalej. No ale jak widać niestety. To dopiero... Nie, to już drugie, dobra, nieważne. Okej, mamy następny epik. Lecimy dalej. Okej, może coś fajnego nam da? O, powiedzmy. No nie wiesz, jak to jest, Koman. Przecież tak jest zawsze. Jak ktoś leci na kolejny serwer, i to jeszcze najlepiej, że... W sensie jak tak jest serwer po serwerze, nie? Bo rozumiem, jak ktoś tam ma postać, nie wiem, 500 level i mu się zachce grać na nowym, to jeszcze pół biedy. Bo na tym 500 levelu już nie ma za dużo do roboty. Ale jak ktoś leci z serwera na serwer, to jest pewne, że... Że prędzej czy później skończy na tym starym. Ludzie niestety... Niektórzy dziwnie grają. W sensie, no kurde, każdy gra jak chce, nie? Ale jak wiesz, że tak grasz, to przynajmniej nie udajesz, że tak, tak, będziesz tu grał, nie wiadomo ile i tak dalej. Nie ma bana na łajciora. Ja lubię większość łajciorów. W sensie jego nutek. Siemanko, Aginiak, problem w tym, że on nie gra? Czemu tak twierdzisz, Pilol?
jak ten run wczoraj, co miałeś dokończyć dzisiaj, Bambiko? Dostaliśmy... Co my dostaliśmy? Kryształy chyba, o, no. Dobra, weźmiemy to. Następna broń. Ej, mamy jakąś 60 w ogóle? Nie mamy, 59. A czy ja tu jeszcze potrzebuję 60? Wydaje mi się, że jednej tak. A nie, już mam wszystko, dobra, to nieważne. Czekam na IRL, dawaj gdzieś pojedź. Nawet IRL, dawaj, w tle możesz w Shakesa grać. Dzięki za pozwolenie, Wiktorek. Wiktor jest? A, no w sumie nawet wyróżnił wiadomość w tym momencie. Racja, racja. To znalazłem następną 60, ale już mi niepotrzebna. Jak ktoś Wiktor, to się odezwę do ciebie. A Pilo w końcu odpisał? Nie, nie odpisał. No właśnie, tak coś czułem. Dobra. Lecimy dalej. O kierwa. Jakieś leczonko? No niestety, ale zaraz będzie klucznik. O ile nam się uda do niego dotrwać. O, dokładnie. Dobra, daj mi jakąś łapę do góry. O, dzięki. Możemy iść tu. Dobra. Tu możemy iść. Kurde, za bardzo to się nie wyleczy chyba, jak tak patrzę. No, tak średnio bym powiedział. Trochę goldzika nam w ogóle wpadło też. Jestem od... A nieprawda, Wiktor, bo jak cię chciałem na początku wyszukać na czacie, bo Ab tak pisał, że ktoś mu zrobił smak na szejka i chciałem cię oznaczyć, to cię nie było. Także jakieś kłamstwo tutaj się wkradło, ale to nic. Przyzwyczaiłem się. Dobra. Ty, a to już dzisiaj nie leciało przypadkiem? Wydaje mi się, że leciało. Na początku. Nie? A, okej. Okay. To może coś podobnego. Dobra. Jezu, jakie te runy są żałosne, jakie nam się trafiają. To na pewno nie. To na pewno nie. Powiedzmy, chociaż no to też jest słabe, ale chyba najlepsze z tych trzech. Tak mi się wydaje. Jakieś leczonko? Nie, kryształki. O kurde, w sumie zjebałem trochę. Ale okej. Oj, oj, oj. Zaraz klucznik będzie. O, dokładnie. O, i to bym chciał dostać. Trochę się podleczymy. Cyk, tu zużyjemy kluczyk, dobra, tu spróbujemy uciec. Tu też spróbujemy uciec. Dobra, został nam jeden klucz i 9 pokoi. Tak średnio bym powiedział. I jeszcze ledwo ponad pół HP. Ale może, może. A jednak chuj. Dlaczego na filmach i streamach zamazujesz liczbę grzybów? Przecież nikt ci tego nie ukradnie. Właśnie wyjadacz, boję się, że mi je wpierdolisz. Patrząc na to, jaki masz nick, i dlatego zamazuję. Ja znam takich jak ty. Pają się i tylko czekają na moment. Masz coś takiego jak historia pisania? W sensie, że logi? Mam, Wiktor. Jak kliknę na ciebie, to mam wiadomości. A co tam? Nie, no proszę was, kurwa mać. Może się uda. O, dobra, siedzi. Dobra, co będzie? O, widzowie! Trzecie konto. Jakaś 35. próba legendarnego lochu łącznie. I mamy pierwszą broń. Słaby rozrzut? Zaraz zobaczymy. Kurwa, kolego.
O czym ty do mnie rozmawiasz w tym momencie? Ale oro. Ty, ale zobaczcie, że nie dał w sumie za dużo średnich, tak szczerze, nie? W porównaniu do tych. Te dały po 54, a tym tylko 14 więcej. Nie no, tak, tak, zakładamy ją oczywiście. Tylko musimy runki zamienić. Kurwa, która to jest? A, to jest ta. Dobra, cyk. Mamy 60. Ulepszamy razy 10. I odzyskujemy klejnocik. Dobra. Nareszcie coś oddało. A, jeszcze musimy zaczarować. To muszę zrobić tak. Kurwa, ten zabójca, powiem wam, że skomplikowany z tymi czarami. Ile tu się trzeba nakombinować, żeby zaczarować, ale dobra, wreszcie. Kurde, ale jakby to było na wojowniku. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, Sadek. To kociołka, dwie staty będą, a skąd wezmę gemik? Bym musiał na niego czekać. Siemanko, smyku. Teraz od razu druga. Skoro tak mówisz. I teraz mogę zmienić wygląd broni na maga? Zgadza się. Mogę to chociaż no nie chciałbym marnować, ale tu jeszcze tych epików i tak będziemy mieć dużo. Wygląda to w następujący sposób. Zamieniamy sobie wygląd na tą, na tę legendarkę, jaką chcemy. Czyli na przykład tą. Klikamy do toalety i cyk. I zmienia nam się broń na maga. Mamy plus jeden tutaj. I od razu mamy też dla maga. Tu macie. Twoją drogą. Można mu to wymienić. Jak już i tak wrzuciłem do kibla. Dobra. No, broń na zabójcy. Ale wiecie, wiecie dlaczego nam poleciała broń tutaj tak szybko? Dlatego, że tutaj są potrzebne dwie. Więc ta druga już nie poleci. Zasada jest bardzo prosta. Nie ma co się łudzić. O kurde, zapomniałem, że mam tego. Tu jeszcze może się uda. Dobra, udało się i teraz musimy klucze zacząć farmić, bo nie mamy wcale. Teraz będzie bił jointem i młotem. Najwyżej se zmienię wygląd tej na tą, jak mi nie poleci kolejna i będą myśleć, że mam dwie. Wyjebane. Jebany prostak. Dobra. A, tu jeszcze mogę atakować w sumie. Tu jakiś epiczek. O, nie poleciał. Myślałem, że z tej skrzynki zawsze leci epik. Dobra. Budki na 3 staty. No znowu słabe runy, ale to będzie git. Może chociaż będziemy jakieś kluczyki farmić przy okazji. Dobra, ale w sumie nawet lepiej, bo mieliśmy tego debuffa, to tak czy siak byśmy zginęli. Mało mam tych kluczy bardzo. Przydałby się mięśniak z teraz. Jeden z twórców gry musi być palaczem, że zaprojektował taką broń i nazwał ją kłem słonia, żeby nikt się nie skapnął? Nie no, to wiesz, Black Wolf, głodnemu chleb na myśli. Mi tam to przypomina bardziej taki kieł niż... To co piszesz? Dobra, dawać mi klucze teraz. Ale to wiadomo, kwestia interpretacji.
Ale swoją drogą w 13 piętrze, 13 piętro to jest loch, który jest poświęcony twórcom. I jak się dobrze orientuję, to ktoś tam tutaj jest narysowany właśnie z jakąś fają czy z czymś takim. Oczywiście mowa tutaj o papierosie. Nie o tej fai dolnej, że tak powiem. Ja pierdolę. Dobra. Nieważne może. Piękna muzyka. No, przypominałem się wspomnienia. O, Patros wrzucił. W dalszym ciągu tych kluczy jest mało. Czy my mamy tą runkę? A nie, dobra. Ja myślałem, że dzięki tej runce to my klucze nafarmimy, a to jest, żeby mniejsze obrażenia, jak uciekamy. Mi się pojebało. O, następna broń. Kurde, co nam tyle tych broni leci? Zobaczcie, wszystkie praktycznie z fajnym rozrzutem. Nie, żebym narzekał, ale... O, nareszcie. Ucieczka 40%. Puściłem, bo dzisiaj byłem na Metinie. A ja właśnie dzisiaj już byłem... Siemanko, Bartkę. Ja dzisiaj byłem o krok od zainstalowania Diablo Immortal. Ale stwierdziłem, że nie instaluję, nie chce mi się. Ale już tak, kurde, mówię, nie ma co robić. Spać nie mogę wieczorem, bo jest tak gorąco, że nie da się usnąć w ogóle. Ostatnio chodzę spać gdzieś 12:01. Tak jak zawsze chodziłem tam około 10:00. To mówię, żebym sobie poklikał w to Diablo, jak tak wszyscy klikają na Discordzie. Ale stwierdziłem, że a pierdolę. Ciągnę się znowu i... Walisz konia i browar, kolejność obojętna i zasypiasz. Właśnie powiem ci, że próbowałem. Zresztą stosuję tą technikę bardzo często. Ale nie pomaga teraz. Przez to, że jest takie gorąco. Które odda, dziś też odda. A tu już bym musiał chyba kilka, tak żeby już totalnie nie czuć, co się dzieje, tylko po prostu usnąć. Dobra, mięśniaczek jakiś, hello. No dobra, no to też może być z dwojga złego. Ty, ale one nam w ogóle sporo biją. A, okej, bo ta runka nam zwiększa obrażenia, dobra. Będę uciekał po prostu, żeby się troszkę wyleczyć chociaż. A na jakim serwerze Black Wolf? To może jakoś pomogę. Następna broń, kurwa, co? S1? A nie, to tam nie gram akurat. Niestety. To jest, i to jeszcze jaki, jeszcze lepszy rozrzut od tego. Zobaczcie. Chociaż nie, górny w sumie, górny ma mniejszy. Ty, nie, no to w sumie ta jest lepsza, bo ma górny większy. A dolny też większy. Nieważne. A w każdym razie dużo, dużo tych broni leci. Robię sobie jakieś wyliczenia, ile wydałem już na ten loch grzybków. No to będzie tak z 6000 na woju. Czekaj. Na magu z 2,5. A na zabójcy 1000? Coś takiego. Może na streamie zrób ocenianie stanowisk widzów? Myślałem kiedyś o tym, ale w sumie ostatnio jak... Dzięki za follow. Ostatnio jak zrobiliśmy w ogóle ten kanał o stanowiskach, to wtedy coś tam o tym mówiłem i wtedy jakby ludzie wchodzili na Discorda i patrzyli. Ale można w sumie coś takiego zrobić, tylko to by musiało się troszkę więcej uzbierać. Ej, ale się wyleczyliśmy w ogóle zajebiście. No, no, to jest akurat, powiem ci więcej memento, nie mam dwóch itemów, bo nie mam broni, nie mam wisiorka.
Więc to nawet nie jest to, że brakuje tylko jednego, bo jakby tylko jednego brakowało, to pół biedy. Ej kurde, zjebałem. Dzięki za 12 bitsów, Lord Kapeć. Mogłem iść tam, bo przecież mamy tego buffa, ale trudno już. Ten spliff to już pie... Ale przecież spliff to jest od nas, chłopak. Od nas z Discorda. To on tak tam wygrywa? O, ale się wjebałem. Dobra, chuj w to. Spliff 4 bodajże od Manig, albo spliff 3, coś takiego. Dobra. Epików już jesteśmy wypchani. Na stojaku też mamy same epiki. Okej, okay, to już będę mógł sprzedawać, bo rozmontowań też już nie mam. Dobra, lecimy tu. No i tak się jeszcze raz będę musiał odrodzić. Trudno. Nie mam już kluczy też. A chyba ktoś inny? A to może, nie? A on coś w sumie pisał, że mu ktoś na Twitchu nick ukradł. Dobra, widzowie, to co? Druga broń chyba, nie? O kurwa. O kurwa. Widzicie to? Dwie bronie z rzędu. Ty, ja nawet nie otworzyłem tej skrzynki, tylko po prostu... Czekajcie, otworzymy, żeby było oficjalnie. Róbcie szota. Ja jebie, ale oddało. Co jest? O, aż się kamerka rozjebała. Co jest? Dobra, no dzięki, oddało. Tu co prawda rozrzut nie jest już taki fajny. No ale kurde, no i tak jest niezły. To prawda nie jest to 1200-1300 na przykład, tylko jest w miarę ok. Dobra, jaką marunkę? 57, okej, no to musimy zamienić. Ty, co tu się wydarzyło w tym momencie? Ale to, ja nie wiem. Jakie to może być, że nawoju, na którym nam najbardziej na tej broni zależało, po 20 chyba jeden ranach nam nie wyleciała, a tu lecą dwie z rzędu i to w drugim i trzecim ranie. Kurwa nie wiem, ruchani jesteśmy w dupę, no ale co? Czekajcie, zamieniłem to w ogóle? Zamieniłem. Mówiłem, żeby zabójcę brać. No niby tak, ale co to zmienia, nawoju i tak nie mamy dalej. Dwa potężne młoty. A, miałem wam jeszcze pokazać, jak w ogóle wygląda legendarny. Generalnie tak, jeżeli chodzi o Magusia, zrobiliśmy 9 razy. I wygląda to tak, że mamy 3 nowe itemy. I mamy tutaj... Aha, czyli mamy 7 itemów łącznie, jak się nie mylę, czyli była jakaś powtórka. I czego to była powtórka? Bo nawet nie wiem. Tu wydaje mi się, że nic. A, buty nam się powtórzyły na Magusiu. A, i pierścionek. Czyli mieliśmy takie powtórki, jak na 9 razy. Kolejna postać. Kolejna postać to wojownik. Na wojowniku zrobiliśmy... O, teraz się zaktualizowało. 21 razy. No i mamy już wszystko oprócz nieszczęsnej broni, która nam nie wyleciała jeszcze ani razu, i oprócz wisiorka. Tak to reszta już tutaj jest. Tak to się prezentuje. I kolejny, na którym robiliśmy, to zabójca. Na zabójcy zrobiliśmy 7 razy. Nie było chyba żadnych powtórek. A nie, była powtórka broni, czyli to co bardzo przyjemne. Tutaj te itemki, tutaj te dwa. No i brońka, wiadomo, wypadły, nawet dwie brońki. Fajny rozrzucik. No i generalnie tak to się prezentuje, więc wygląda na to, że póki co na zabójcy jedno z lepszych podejść.